Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. A dzisiaj kolejny temat z serii postscriptum do tematu Bożego Objawienia. No i takie pytanie, które czasami się pojawia w kontekście różnych dyskusji odnośnie Biblii. Czy kanon pisma świętego jest zamknięty? I należałoby najpierw zacząć od definicji kanonu. Kanon to jest po prostu pewien zbiór, Ksiąg trafnych, odpowiednich. Kiedy mówimy o jakimś kanonie lektur, no to oznacza, że mam na myśli pewien określony, zamknięty, zamkniętą grupę ksiąg, książek, które tworzą pewną całość, pewien komplet, pewną. Yy, właśnie, pewną. Yy, mają pewną jakość, której nie mają inne księgi. Więc, kiedy myślimy o kanonie yy, yy, ksiąg Pisma Świętego, no to musimy jakby z definicji. Określić, co to miałoby oznaczać w praktyce, ta kanoniczność określonych ksiąg. Generalnie mamy dwie cechy, takie najogólniejsze, czyli wewnętrzne i zewnętrzne. Różnie to jest w różnych wyznaniach wiary przedstawione, ale i w Westminsterskim i blondyńskim wyznanie wiary jest mowa o pewnych wewnętrznej jasności, pięknie pewnej świadectwie Ducha Świętego, innymi słowy, które potwierdza jakość danej księgi. Można powiedzieć, że to jest bardzo subiektywne, że nieostre, ale ostatecznie ja bym powiedział, że to jest to, co przekonuje większość chrześcijan, to znaczy po prostu czytają Biblię i Duch Świętych przekonuje, że to jest Boże Słowo. Więc jakby abstrahując od pewnej nieostrości, abstrahując od pewnego pewnej trudności z uchwyceniem tego właśnie kryterium jest ono najważniejsze i najbardziej istotne, bo tak naprawdę kryteria zewnętrzne, no one są obiektywne, ale są nieskuteczne. Znaczy są nieskuteczne w tym sensie, że nie znam jeszcze nikogo, kto nawróci się dlatego, że ktoś mu udowodnił, że powiedzmy istnieje apostolskość Ewangelii Łukasza. No może istnieje, ale to nie jest to, co naprawdę faktycznie w praktyce tu święty wykorzystuje do nawrócenia ludzi. A więc... To kryterium wewnętrzne, najbardziej trudne do uchwycenia, ale najbardziej ważne, czyli że Duch Święty używa, Duch Święty przemawia danej księgi do tego, żeby potwierdzić w naszym sercu, że to jest słowo Boże i w związku z tym to przesłanie jest Boże, i w związku z tym mamy je przyjąć i w związku z tym mamy się tego uchwycić i na tym polega nawrócenie, na tym polega wiara, na tym polega bycie chrześcijaninem, osobą, osobą zbawioną, która ma prawo oczekiwać wiecznego. Wieczności z Chrystusem. A więc to jest ta wewnętrzna cecha. Druga to jest cecha zewnętrzna, czyli właśnie apostolskość w praktyce. Apostolskość, która była rozumiana dwojako: to znaczy, albo bezpośrednio została księga napisana przez apostoła, albo pośrednio, czyli pod autorytetem apostolskim. No i tu oczywiście w zasadzie zgadzamy się, w zasadzie wszystkie księgi. Pasują poza listem do Hebrajczyków, który na początku pierwotnie był uważany za list apostoła Pawła. No dzisiaj nie jest rozumiany bezpośrednio jako list apostoła Pawła. Niemniej widzimy, że jest to ktoś, kto pisze, albo nawet i apostoł Paweł, bo ja też się czasami do tego skłaniam, że to apostoł Paweł napisał, tylko trochę innym stylem, jakby nie patrzył, jest to również pod autorytetem apostoła Pawła. Ale trzecia rzecz, którą myślę, że warto yy, powiedzieć, no bo ktoś by mógł powiedzieć: okej, okay, dzisiaj mamy Księgę, która przemawia i mamy Księgę, która wygląda na to, że jest pod autorytetem apostolskim napisana. Czy możemy ją dodać do kanonu? Ja bym powiedział, że trzecia rzecz, też ważna, kiedy myślimy właśnie o, o kanoniczności, no to ja bym powiedział pewne opatrznościowe włączenie danej księgi w krwiobieg kościoła czyli innymi słowy. Że po prostu ta księga towarzyszy Kościołowi od samego początku. Dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że mamy przynajmniej takie dwa fragmenty w Ewangelii Mateusza 28 rozdziale i w Księdze Judy, które mówią o tym, że to jest również pewne kryterium kanoniczności. Znaczy to powinna być księga, która została przekazana Kościołowi od samego początku. Mateusza 28 rozdział, werset 20. Mamy iść i czynić uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przekazałem. Czyli zwróćcie uwagę, że jest pewien kanon tego, co Jezus przy, przykazał, przekazał i mamy uczyć narody przestrzegać tego wszystkiego. Jeśli ktoś, no jeśli tego nie, nie było przez dwa tysiące lat, no to, 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 no to, to ciężko założyć, że do tego się odnosi apost... Pan Jezus w tym dwudziestym rozdziale. No więc... Jakby taka księga z definicji jest wykluczona. Inny fragment to jest fragment z listu Judy, gdzie jest powiedziane, że trzeba, jest to właściwe i słuszne, podjąć walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. No i znowu Juda mówi o pewnej rzeczywistości historycznej, to znaczy mówi o tym, że, że to się dokonało. Co to znaczy wiara przekazana raz na zawsze świętym? To znaczy, ja bym powiedział, że zarówno wiara w sensie Pewnej postawy, no ale pewnej postawy związanej z pewną treścią, albo z pewnym obiektem wiary, albo z pewną prawdą, której jakby, w którą mamy wierzyć. No wiara nie jest tylko i wyłącznie aktem wiary, ale chrześcijańska wiara jest zawsze jakimś aktem wiary powiązanym z jakąś określoną treścią. I nie można jakby jednego z tych aspektów sobie wymiennie yy, traktować. A więc, yy, a więc wiara raz na zawsze przekazana oznacza naszą niezłomną wiarę. Pochodzącą od ducha świętego, w pochodzące od ducha świętego prawdy, objawione kościołowi. A więc jeśli coś jest nieobjawione, no to jest nieobjawione. A więc nie jest wiarą, o którą mamy walczyć. I która raz na zawsze została przekazana, bo dopiero zostanie przekazana. Stąd to jest bardzo ciekawe, że idąc dalej trochę w tym takim rozumieniu. Właśnie to trzecie kryterium jest jakby kryterium, które odsiewa najwięcej herezji. Bo popatrzcie, że wszystkie grupy, które gdzieś się pojawiają w historii, które domagają się rozpoznania, no właśnie, one, które, które wpro, jakby wprowadzają nowe treści, wprowadzają zawsze jakiś nowy, natchniony tekst, który należy rozpoznać i i, I przyjąć. No, pierwszą podstawową taką grupą to jest islam. Islam, który jakby nie wyklucza przecież, yy, nie niszczy autorytetu Starego Testamentu i Nowego Testamentu. I dobrze pamiętam, z Nowego Testamentu, co prawda, tam yy, tylko Ewangelię przyjmuje, tak mi się wydaje, nie, nie, nie jestem tego pewien. Ale nie może tego odrzucić, no bo tak naprawdę bazuje na tym. Natomiast mówi, ale to, co najważniejsze i ostateczne, to jest proroctwo które przyszło przez proroka Mahometa. A więc Mahomet jest tym, z tą kwintesencją, tym zwieńczeniem. No właśnie, no i zwróćcie uwagę, to jest zupełnie coś innego. W historii później, no już znacznie później mamy, mamy, mamy w XIX wieku, mamy mormonów, mamy świadków Jehowy, Branham, Branhamowców później w XX wieku, którzy też mają Branhama, którego trzeba słuchać gdzieś adwentyści się pojawiają, którzy no, tutaj chyba różni adwentyści podchodzą do ksiąg Ellen White. Znam takich, którzy traktują ją na zasadzie nowego światła, nowego objawienia. Znam takich, którzy traktują ją na zasadzie po prostu no, takiego cennego źródła, ale nie na tej samej poziomie, co pismo, pismo Święte i tutaj do końca nie wiem. Nie znam się na tyle na dogmatyce ad adwentystycznej, żeby, żeby rozstrzygnąć tą kwestię. Jak to jest, być może są różne grupy adwentystyczne, po prostu. Natomiast generalnie, yy, generalnie zawsze tak jest, że kiedy wchodzi nowe objawienie, pojawia się bałagan, pojawiają się nowe doktryny i ostatecznie pojawia się pomniejszenie znaczenia objawienia Jezusa Chrystusa. I to jest moim zdaniem najgorszy, największy problem. A inny temat jest taki, tutaj dodam, liberalizm. Liberalizm polega znowu na tym, że się ujmuje objawienie Nowego Testamentu, co jest tak samo destrukcyjne, tak samo niszczy autorytet Chrystusa i tak samo niszczy przesłanie kanonu, kiedy po prostu ujmuje się pewne prawdy, które zostały objawione i się mówi, o, one już dzisiaj nas nie, nie dotyczą. W praktyce jakby niszczy się autorytet dokładnie w taki sam sposób, tylko w trochę inną i trochę inną metodą. A więc kanoniczność, przesłanie Ducha, czy świadectwo Ducha, Pewna zewnętrzna kryterium apostolskości i otrzymanie przez Kościoła od samego początku. Te trzy cechy wyznaczają kanoniczność ksiąg, myślę sobie, że możemy spokojnie właśnie wierząc w księgi, które mają te cechy, oczekiwać powrotu Jezusa, będąc przekonanymi, że robimy dokładnie to, co nam nakazał i trzymamy się prawd, które zostały nam przekazane. Panie dziękujemy za to, że dałeś nam dobre. Natchnione, prawdziwe księgi, daj nam się ich trzymać, nie dodawać, nie ujmować, i Panie, uwielbia się właśnie w takiej naszej wierze, niezłomnej, twardej i prawdziwej. Z Bogiem polecam wspieranie mojej służby. Do zobaczenia.